Drodzy bracia i siostry, to dzisiejsze Słowo Boże i wspomnienie czy święto świętego Floriana wzywa nas do tego, abyśmy trwali przy Chrystusie całym sercem. Abyśmy, jak to słyszeliśmy w tym dzisiejszym psalmie, czerpali z Niego, żeby On był naszą mocą, bo tylko wtedy będziemy mogli być prawdziwymi Jego świadkami. Chrześcijaństwo nie polega tylko na tym, żeby zbawić swoją duszę. Jedną z najistotniejszych rzeczy w chrześcijaństwie, bez której tak naprawdę nie można być chrześcijaninem, jest świadectwo. Jeśli ludzie nie widzą w nas uczniów Chrystusa, to znaczy, że nie jesteśmy uczniami Chrystusa. Chrześcijanin nie może być tylko w ukryciu, tylko w sercu. Byli tacy już w starożytności, którzy uważali, że mają wiarę w sercu, kochają Pana Jezusa, ale przecież nie muszą się z tym obnosić. Nie musi to być widoczne. I Kościół ich potępiał. To znaczy wskazywał ich jako tych, którzy są upadli, bo wyrzekają się właśnie tego, o czym Pan mówi w dzisiejszej Ewangelii. Zapierają się Go przed ludźmi. Nie chodzi o to, zresztą też w starożytności chrześcijańskiej bardzo mocno to podkreślano, żeby się zgłaszać i manifestować publicznie to, że jest się chrześcijaninem. Zresztą i święty Florian tego nie czynił. On jest, można by powiedzieć, doskonałym przykładem, jak ma być widoczne nasze chrześcijaństwo. Otóż był oficerem rzymskim, był odpowiedzialny za cały oddział wojska rzymskiego przeznaczony do gaszenia pożarów. Stąd też święty Florian jest patronem strażaków i hutników, tych wszystkich, którzy mają do czynienia z ogniem. I jako oficer mógł skutecznie ukrywać swoje chrześcijaństwo, ale nadarzyła się pewna sytuacja bardzo szczególna. Otóż 40 chrześcijan, których on znał, zostało aresztowanych i prześladowanych. I święty Florian, ponieważ miał takie możliwości jako rzymski oficer, chciał ich ochronić, obronić, wyrwać z rąk prześladowców. Robił to z miłości do swoich braci chrześcijan. I w ten sposób także i jego odkryto jako chrześcijanina i skazano na śmierć przez utopienie w rzece. Zobaczcie, bracia i siostry, jaki to rodzaj świadectwa. Nie ten polegający na tym, że wyznaję publicznie i chwalę się moim chrześcijaństwem. Chwalę się tym, kim jestem, zwłaszcza jeśli ma się z tego jakąś chwałę. Zresztą Kościół właśnie tego w starożytności zakazywał. Nie wolno było upubliczniać siebie jako chrześcijanin, ale świadczyć o Chrystusie w sposób jak najbardziej, można by powiedzieć, chrystusowy, który na czym polega? Na miłości. Na miłości do braci, na miłości do ludzi, którzy potrzebują naszej pomocy i na miłości do Chrystusa. Nie wolno się było zgłaszać na męczeństwo, ale jeśli już kogoś przyłapano, ktoś na niego doniósł, że jest chrześcijaninem, i sędzia czy urzędnik pytał go, czy jest chrześcijaninem, wtedy z miłości do Chrystusa wyznawał to, że jest chrześcijaninem. Świadom cały czas swojej słabości. Albo też, kiedy cierpieli bracia chrześcijanie, kiedy prześladowany był Kościół, wtedy
taki człowiek, chrześcijanin, tak jak święty Florian, tak jak potrafił, starał się pomóc, narażając siebie, że zostanie odkryty jako chrześcijanin i ukarany. Bo też najgłębszą istotą męczeństwa czy świadectwa chrześcijańskiego nie jest kwestia przynależności, jest miłość. To ona jest najważniejsza. Święty Augustyn będzie mówił: martyrium fecit non pena sed causa, czyli męczeństwo czyni nie kara, nie fakt, że ktoś został skazany i zabity za to, że jest chrześcijaninem, ale przyczyna, dla której on oddał swoje życie. I tą przyczyną jest miłość. Jak mówiłem, miłość do Chrystusa i miłość do braci. I my tu gromadzimy się przy Jezusie Chrystusie, aby czerpać z Jego serca, aby On się stawał mocą nie naszej dumy z tego, kim jesteśmy, ale mocą naszej miłości. Bo chrześcijaństwo nie objawia się poprzez dumę, objawia się właśnie poprzez miłość. Tak działał Pan, tak działali Jego męczennicy. I do tego jesteśmy wezwani dziś. Stąd też gromadzimy się tu w tym kościele, w tej bazylice, aby czerpać z serca Jezusowego i aby nasze serca przekształcały się na wzór Jego serca. Tak jak tu często się modlimy, uczyń serca nasze według serca Twego i abyśmy w ten sposób właśnie stawali się Twoimi świadkami, aby ludzie poznawali to, co jest wewnętrzną mocą, co jest, że tak powiem, sprężyną naszego działania, co jest najważniejsze. Zarazem to, czego wszyscy potrzebują. Ja by, tak jak tego pragnął święty Jan Paweł II, powoli, powoli ten świat stawał się cywilizacją miłości. Amen.